Yo, cześć siemanko, witam was w kolejnym odcinku na naszym kanale. I dzisiaj zakładamy o tej takie cudo, czyli short shifter do BMW E36. I co pierwsze zaraz widzimy się w kanale, bo tam zaczyna się zabawa. Ja sobie Ino założę Jupitera na łeb i się widzimy, także myk. Dobra, więc myk, jesteśmy w kanale. I potrzebujemy dojścia do... Chcę wam to pokazać. Tak, siup, myk. 3 salta, 2 obroty. I... O, tutaj widzicie, jest wodzik w skrzyni biegów. I tam mamy gałeczkę, która nam wychodzi już do góry. Trochę lipa jest dostępem, bo jest jak widać tutaj wał. Ale nas będzie interesowało najbardziej pierwsze co? Tamta spinaczka, którą widzicie. Ja pewnie znając życie wrzucę wam tutaj jakąś foteczkę tego na Realoemie. Pewnie będzie pyk. No, a więc widzieliście już foteczkę. Czyli schemat. No i pierwsze co, trzeba odpiąć tą spinaczkę. Tam z tego co widzę drugą też od tego jakby górnego co tam tu, nie wiem, tu się nazywa to chyba jabłko czy jakoś tak. Górna dźwignia, że tak nazwę. Trzeba z obydwu dźwigni wypiąć te spineczki tam. Myk, cyk, pyk. Później wysuwamy do przodu. O, bo tutaj tak to wchodzi. Nie wiem, tego będzie widzieć. To jest cudownie, bardzo dużo miejsca. Czekajcie, bo mi... O, tu może być widać. O, widać. To wychodzi do przodu i sobie wyciągacie to do góry i macie już wolny tunel. Także ja się tutaj będę z tym bawił, jak jakieś protipy przyjdą mi tutaj pomysły do głowy, jak to tutaj wyszarpać lepiej, to wam pewnie powiem. Ale zobaczymy się, jak już to całe pójdzie, no, do pola. A więc myk mamy też wyjęte. Tak to wygląda superancko. I troszeczkę się rozpędziłem, ale będzie przynajmniej dobrze wam pokazać. Macie taką spineczkę. Tą spineczkę. Tą spineczkę dosłownie się wypina tak do góry. Znaczy no do góry, chodzi o to, że tu się rozszerza i myk, ona leci w dół. Tak, to nie zapomnijcie o tej podkładeczce, jak będziecie to wyjmować. I głównie co nam wyszło, co... aha, no i dobra, jeszcze to. Jeszcze jest ta tutaj taka spineczka, ona jest raczej tak. I ona w skrzyni, jak jest zagięta, to jest zagięta tak. Że jest tak jak to by tam na górze. I tutaj jest żeberko. I tutaj ja od góry wkładam rękę. Czekaj, prawą pokażę na prawej. Prawą wkładam tu. I biorę tym palcem, chwytam. Odginam blaszkę w bok tutaj, bo tu jest taka blaszka. Ta. I do góry. To jest najciężej wyjąć. Mi już się, że doszedłem do wprawy, bo to chyba czwarty raz robię. Zajęło mi to jakieś 10 minut, może 5. I już mam wszystko wyjęte. I co na pewno, co ja zrobiłem źle. Znaczy źle, nie musicie sobie wypinać tego tutaj z przodu skrzyni, tylko wystarczy wypniecie to tutaj, ponieważ to musi nam zostać, gdyż nasz short, jak tutaj mamy shorta, jak przyjdzie nam od góry short shifter, o, taki piękny, ładny, to tutaj, po to jest ta dziurka, żeby to weszło tutaj. I zostaje sam ten dolny drążek, to jest chyba wodzik, jak się mylę, to mogę się mylić, ale sorry, ale to jest chyba wodzik. Wodzik skrzyni. Więc zostawiacie, nie odpinacie tego tutaj, tylko odpinacie tutaj z tyłu. I teraz wam to wychodzi w bok. Także ja teraz to muszę po prostu tutaj rozpiąć i to wpiąć w skrzynię. I zobaczymy się pewnie już na górze, jak to będziemy tutaj wymierzać i celować, żeby short shifter przypasować. I tak jeszcze na szybkości pro tip, bo ktoś może sobie wrzucać short shifter przez to, że ma nadmierny luz na gałce. A nadmierny luz na gałce, znaczy to jak zamontuje short shifter taki jak jest tutaj pokazuję, ja wam pokazuję, to wam to pomoże. Bo często jak mają auto dużo przejechane, tutaj są takie tulejeczki. Tu jest jedna tulejka i druga tulejka. I te tulejki lubią się czasem wyrobić. I przez to ma się luz pomiędzy biegami, nie wchodzą biegi precyzyjnie. A wystarczy to wymienić i biegi zaczną dobrze wchodzić. Także to takie jeszcze szybko mi się przypomniało, co dużo osób często wkłada short shiftery, nie wymieniając tego. No i co na pewno jeszcze powiem tak z własnej, coś po prostu przeżyłem. Nie wkładajcie tych short shifterów, to są same te krótkie, takie co idzie Hinole kupić. Włożyliśmy to do E30, która stoi tam. No i powiem wam, że było mocno średnio.
Bo no biegi te nie wchodziły, o tak powiem. Był mega krótki skok, ale to jest chyba za krótka dźwignia, no po prostu nie działa, to zresztą wszystko co jest chinolskie. Jak się chce coś mieć dobrego, to taki short shifter mi się wydaje, że minimum tak 300 by trzeba wyłożyć na blat, żeby coś działało i żeby było spoko i żeby też skrzynia, bo to te chinolskie to skracają, ale szybko zajadą wam też skrzynię. A też co się short shiftery wkłada, nie ma co się oszukiwać, one też wam będą jechały po skrzyni, że będą wam po prostu, no tą skrzynię zużywały dużo szybciej, no bo też short shifter coś po prostu, no nie ma co na czym tutaj pracować, wszystko jest na twardo, więc coś tam dostanie po dupie, jakieś tryba w skrzyni, jakieś synchronizatory i takie różne rzeczy. No ale to już jest coś policzone, jest to przetestowane i na pewno to jakoś minimalnie, no tam może będzie lepiej, o. Trochę wydłuży tą skrzynię, która będzie dostała i tak po dupie. I co jeszcze wam powiem, a szybkości, czego nie powiedziałem. Jak chcecie to wyjąć, wbijcie sobie luz. Bo ja jechałem na kanał i wbiłem strzelenia jedynkę i zszarpałem się z tym, żeby to wyjąć, a wystarczyło wbić luz i wszystko wyszło. Dobra, już nie gadam, bo już pierniczę, trzeba robić. Dobra, a więc jesteśmy już w środeczku. Co widzicie na pewno, poza syfem, jesteście bliscy, zobaczyliście, że mam tutaj wszystko porozbierane, ponieważ montowałem oto i to cudeńko, które było w poprzednim odcinku. Więc postanowiłem, że to wykorzystam, że już mam to wszystko rozebrane, że założę sobie shorta. Teoretycznie nie musi być to wszystko tutaj rozebrane, bo jak widzicie, wystarczy tutaj tylko ściągnąć. I co pierwsza rzecz się nam tutaj, no dywanik trzeba usunąć. Ale tutaj to jest taka szybka sprawa, będzie tutaj nawet, widzę, że tutaj są jakieś takie kurde nacięcia, jakby tutaj oryginalnie tego, o, jakby tutaj oryginalnie tego, o właśnie tak miało nie być. Także tutaj sobie to siądzie i będziemy odznaczać dziurki, będziemy to ciąć, idziemy po nożyk i tu będzie, na razie gała lata sobie jak chce. Tutaj mamy wał, proszę państwa, tu mamy śrubkę, śrubka jest raczej nieoryginalna. Dobra, nie będę gadał, idę, to tutaj sobie przytnę, żeby mieć tutaj miejsce. Taki syf. No i żeby mieć miejsce, żeby sobie tutaj to wszystko wyprofilować, tutaj galancko mieć i będziemy pewnie odznaczać, wiercić, tutaj ciąć, spawać i będzie igła. Dobra, a więc drąga, znaczy no, drążek stoi. Tutaj widzieliście tą tutaj jedną gąbeczkę z tyłu, to wyrwałem na filmie, a druga była z przodu i ja sobie nawet poszedłem po nożyk, mówię, a będę to ciął, a tu wyszło to tak samo, trzeba było, tutaj była taka lekka dziurka, wsadziłem palce, pociągnąłem i wyrąbałem. Dobra, mamy i teraz jeszcze sobie wyprzedziłem, poszedłem, zapiłem sobie ten wodzik z skrzyni. No i teraz pytanie, jak to ustawić, żeby było prosto, żeby nie było pod skosem. A więc zapinacie sobie to i trzeba tak patrzeć z boku, żeby stało jak najbardziej pionowo, żeby nie było ani do przodu, ani do tyłu przechylone. Uwierzcie mi, że jest dobrze, na moje oko przynajmniej. I teraz tak, bierzecie sobie, tu już mam markerek przygotowany, myk, czekajcie. Oczywiście Mati mnie zostawił, bo tutaj jeżeli go do konkurencji, zostałem sam. Także kamerzysty nie mamy. Dobra, mamy otwory. Będziemy teraz znaczyć. No kurwa, troszeczkę się tutaj... Czekajcie, przejdzie. Nie przeszedł, więc trzeba odpalić opcję. Nie, no musi zaznaczyć. Nie zaznaczy, jest za gruby. Pff, co za gówno, dobra. Nieważne, czyli trzeba odpalić drugą opcję. Mniej przyjemną. Zaczynamy wiertarę. Są dwie, znaczy były dwie opcje. My od razu skorzystamy z pierwszej. Pierwsza opcja, jesteście kozakami, czyli znaczycie i wiercicie. Druga opcja, jesteście kozakami, no, sami sobie dokończycie i wiercicie. I to jeszcze kurwa jedną ręką. To jest jak coś, to jest wiertełko szóstka. Nie wiem, czy będzie widać. Tak, będzie widać. Nie wiem, to co ja kameruję. Sorry, ale jedną ręką ciężko się nagrywa. Dobra, coś zaznaczyliśmy, zobaczymy, co się zaznaczyliśmy. Coś tam, jakieś szmery są. Kuźwa, jak to zrobić. Wiecie co, ja proponuję tak, zrobię cięcie, wezmę sobie dwie ręce, wiercicie jedną dziurkę i po drugiej dziurce wiercicie drugą dziurkę na skos, bierzecie sobie śrubki. Tutaj też są szósteczki, proszę bardzo, takie szósteczki piękne. I je wsadzacie tutaj i jak sobie zrobicie na skos dziurki czy na boki, no to już wiercie dalej i wszystko przekładacie i możecie się cieszyć, super, cześć, nie no, nie możecie się cieszyć, cieszycie się tym, że macie przykręcone, sprawdzacie, czy wszystko chodzi, bo jak nie, to trzeba będzie przewiercać, no i tak. Dobra, ja to muszę jeszcze raz poprawić wszystko, wywiercić i zobaczymy, czy coś chodzi, czy nie chodzi. Dobra, i jak już widzicie,
Mam tutaj ładnie wszystko przymocowane, znaczy przymocowane, jeszcze nie skręcone. Tylko oczywiście tyle razy mierzyłem, że nie wiem jak to wymierzyłem, bo tutaj jest taki, wiecie, taki jest okrąg. I tutaj mi ten otwór wyszedł tak na pół takim płaskim, pół okręgu, ale jak widać tutaj wszystko, proszę Państwa, wchodzi. I teraz jeszcze na nieprzykręconym zobaczymy jak biegi wchodzą. Wiecie, tutaj troszeczkę tak musimy ostrzyć. O mamusiu. Oczywiście te strzały co tak słychać, to jak to przykręcimy, to tego już nie będzie słychać, ale jest kozak. Fajnie lekko chodzi, bo we 30 nie wiem co, chyba są zatarte te tulejki na skrzyni, bo strasznie ciężko chodzi ten short shifter. A tutaj chodzi fajnie, chyba że coś tam źle przymocowaliśmy, ale zrobiłem to dokładnie tak samo jak w E36. Tutaj wszystko chodzi. Aha, no i co jeszcze jedna rzecz? Bo tutaj fajnie, to czekajcie, wyjmę wam śrubkę, a bo to mówimy. Widzicie? Są takie podtoczenia jakby. No, tylko tutaj łeb z tutaj tak szósteczki się nie łapie. I pewnie to jest przygotowane na to, żeby dać tutaj imbusy. Ale ja po prostu objadę tą śrubkę. Lekko najwyżej zrobię natnę ją, żeby zrobić jej krzyżaka. Żeby było czym przytrzymać przy dokręcaniu. Bo no nie zostawię tak tego, no bo to po coś to jest to podtoczenie zrobione, żeby było, no nie, że nie, żeby było ładnie, ale po prostu żeby to weszło i się trzymało. Tak więc wyjmuję jeszcze śrubki, szybko objadę łebki, żeby wskakiwały tutaj do tych dziurek. Sobie natnę kątóweczką czy coś, zrobię tutaj takie nacięcie na płaskiego czy na krzyżaka. No i dokręcę, no i zobaczymy jak już chodzi finalnie wszystko. Co i jak, pokażę wam w miejscu, no i może jakaś mała przejażdżka. No właśnie, miały być testy i co? Pierwszy test zakończył się tak. Jedyneczka. Czyli jak widać, skrzynia nie wytrzymała, najprawdopodobniej ukruszyło, znaczy ukruszyło, zerwało, nie wiem, ukręciło synchronizator dwójki albo w ogóle drugi bieg. Także smuteczek, dlatego to się tak wszystko przedłużyło. Myśleliśmy, że film polecał jeden za drugim, ale musieliśmy wymienić skrzynię. Wymieniliśmy skrzynię i od tamtego czasu w sumie auto mało co jeździ, tak żeby było pokazać jakiś test taki fajny. Planujemy na pewno wyjazd na Tuczępy, także może tam dogram jakiś taki krótki filmik, który wrzucę po prostu pokazujący jak chodzi short shifter. Ale no sprawuje się na razie dobrze, skrzynia wytrzymała. No i co jeszcze, między innymi mieliśmy problem po drodze, padła nam podpora wału. Ale to jest też dłuższa historia, co raczej będziemy opisywać na naszej stronie na Facebooku, żeby was tutaj nie przymulać. Także no co, dzięki, że dotrwaliście do końca, że pooglądaliście ten film. Mam nadzieję, że nie wieje za mocno i nie są jakieś krz. Że dotrwaliście do końca, jeżeli wam się podobało, zostawcie lajka, suba, dajcie znać w komentarzach, czy chcecie więcej takich odcinków, czy wolicie takie luźniejsze, takie pogadanki, czy takie typowo, taką typową pracę pokazującą, co jak zamontować, jakieś takie protipy dla was. Także trzymajcie się, z czoła.